Gościmy dzisiaj w Lwowie, w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki naszych towarzyszy, naszych partnerów z Poznania, dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu, społeczeństwo dyrektorów muzeum i plus Ministerstwo Kultury Rzeczypospolitej w tej sytuacji, jaka się składa na Ukrainie, zorganizowała się i chyba ja tak jak ja rozumiem, pan dyrektor jest człowiekiem upoważnionym do tego, żeby organizować tą pomoc dla naszych muzeum, dla muzeum w Ukrainie, które mogą mieć i już mają pewne problemy. I dzisiaj przyjechała pierwsza delegacja do Lwowa, ale to nie tylko delegacja, ale przyjechał pierwszy transport z materiałami, jakie będą potrzebne i są potrzebne dlatego, żeby myśmy ubezpieczali nasze dzieła sztuki, nasze, a propos wspólne dzieła sztuki, dlatego że w naszych muzeach i w tym naszym muzeum sporo dzieł sztuki, które należą i do ukraińskiej, i do polskiej też tradycji kulturowej. Z panem dyrektorem w tym samym pięknym muzeum spotkaliśmy się w ubiegłym roku jesienią i rozmawialiśmy długo i serdecznie o tym, co można wspólnie zrobić. W Poznaniu jest piękna kolekcja Jacka Malczewskiego, również piękna jest tutaj we Lwowie. Myśleliśmy o prezentacji arcydzieł, nawet poszczególnych arcydzieł lwowskich w Poznaniu, o współpracy konserwatorów. I kiedy podpisywaliśmy umowę, takie memorandum o współpracy, w ogóle nam do głowy nie przyszło, prawda, panie dyrektorze, to, że pierwszym naszym projektem będzie pomoc w okresie wojny. Chciałbym wszystkim powiedzieć, w naszym Muzeum Narodowym, ale także wszystkim, którzy obejrzą tę relację, że naród ukraiński jest niezwykle dojrzałym narodem, że naród ukraiński złożony może też z różnych tradycji i odcieni, ale jest niezwykle spójny i niezwykle ceni swoją ojczyznę. I rzeczywiście to, co być może my, nasze pokolenie w Polsce zna z historii, to naród ukraiński po raz kolejny tego doświadcza, że krwią, heroizmem tych wartości narodowych, suwerenności państwowej trzeba bronić. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, ale z drugiej strony chcemy powiedzieć, że to wszystko odbywa się w taki sposób, że my mogliśmy tutaj przyjechać w sposób normalny, bez jakiegokolwiek bohaterstwa, bez jakiegokolwiek zagrożenia i wypiliśmy wspólnie kawę. Absolutnie Ukraińcy są u siebie, panują nad sytuacją, pan dyrektor panuje nad sytuacją w muzeum. Jesteśmy przekonani, że ta dobra organizacja, ta determinacja i umiłowanie swojej ojczyzny doprowadzi do szczęśliwego końca. Proszę Państwa, my nie możemy w Polsce modlić się o pokój. My musimy się modlić o sprawiedliwy pokój, do którego droga prowadzi przez zwycięstwo Ukrainy nad agresorem. Innej po prostu drogi nie ma. Więc bądźmy spokojni, wspierajmy na każdy sposób racjonalny. My jako Muzeum Narodowe w Poznaniu dzisiaj postanowiliśmy, że najważniejsze są kartony, flizelina, folia bąbelkowa, nożyczki, noże. Te bardzo praktyczne przedmioty, którymi może muzealnik zabezpieczyć arcydzieła na wypadek barbarzyńskiego, miejmy nadzieję, że tego nie dojdzie, barbarzyńskiego potraktowania przez wroga. Cieszę się też próby naszej przyjaźni, ale jesteśmy przekonani, że będziemy te obrazy prezentowali wspólnie i te projekty konserwatorskie i że na początku czerwca na wielkiej konferencji jeszcze związanej ze 100. rocznicą odzyskania niepodległości pan dyrektor Woźniak będzie mógł być naszym honorowym gościem wśród wszystkich najważniejszych dyrektorów muzeów polskich. Pozdrawiamy. No i ja też dziękuję Państwu za to serdeczność, jaką Polska razem z nami przeżywa te trudne dni. Ale mamy nadzieję, że zwycięstwo niedaleko już od nas. Sława Ukrainie. I herojom sława. Dziękujemy.